Adrian Chuński Ksiądz Katolicki, to jest mocny podcast, dlatego że mocny jest Bóg i mocne są historie, które tak właściwie są pisane przez Niego. Bardzo serdecznie dzisiaj w naszym studio witam Marcina Jakimowicza. to nie jest nocny podcast? Nie? <laughs> Zależy kto, który ogląda. <laughs> Witam. nocny podcast. To mogę. Spokojnie, nocny, mały. nocny, mocny. Słuchajcie, Marcina, myślę, że dobrze znamy. Marcin też jest w stanie się wypowiedzieć na wiele tematów. Jest dziennikarzem w głośno niedzielnym prowadzi różne też wywiady. Jest trochę też takim apostołem, dlatego że ma gotowość właśnie do głoszenia, do dzielenia się wieloma rzeczami. I myślę, że można było w wielu miejscach usłyszeć o różnym doświadczeniu Boga, które niesiesz, więc wejdźmy w to, co jest żywe, co jest w tobie, Marcin, też aktualne. Czyli jakbyś miał popatrzeć na swoje serce, na tematy, które niesiesz w sercu, co jest dla ciebie dzisiaj ważne, to co to jest? A To jest takie odkrycie, że kiedyś myślałem, że wystarczy tak ogłosić, że Marcin Jakimowicz jest synem Boga i to wystarczy. Mm. I wystarczy wydać książkę, a... Yy... I widzę, że to robię jakby cały czas i z jednej strony to jest prawda o mnie, nie? Taka najgłębsza, a z drugiej strony widzę, że Pan Bóg potrzebuje czasu, żeby, żeby mi to pokazać. Bardzo mnie dotyka historia takiego Chrisa Walotona, to jest jeden z liderów hmm. Bethel Church. On mówi, że się w nocy kiedyś obudził o trzeciej i cały czas yy, kołatało w jego głowie jedno słowo, że ziemia nie może znieść, gdy Nędza zostaje królem. Ziemia nie może znieść, gdy Nędza zostaje królem. I on nie wiedział o co chodzi, w końcu znalazł, że to jest fragment Biblii z Księgi Przysłów, że ziemia nie może znieść gnędzy, aż zostaje królem i mówi tak, Boże, czy Ty do mnie mówisz? A Bóg mhm. mówi tak. A on mówi o czym? On mówi, no bo Ciebie... Nie, bo Bóg zadał mu pytanie, dlaczego Mojżesz musiał być wychowany na dworze faraona? A ten Chris Vallott, on mówi, ja nie wiedziałem, że musiał. A on mówi tak, że 40 lat był wychowywany, żeby zostać księciem. Nawet taki film Disney jest, książę mhm. Egiptu. A Ciebie wychowano na żebraka. I czas, żebyś właśnie teraz uczył się bycia księciem, to znaczy, że synem Boga... No i bardzo mnie dotknęło to, że to czytaliśmy ostatnio w naszej wspólnocie, kiedy Szczepan jest kamienowany, już tak ludzie trzymają kamienie. On wie, że ma mało czasu i jakby streszcza historię Izraela. I on ma mało czasu na to, bo wie, że lada chwila już będzie ostro, nie jak na derbach Śloska. I streszcza historię Izraela i tam mówi takie zdanie, które tak mnie dotknęło, bo on mówi tak, że Mojżesz w domu rodzinnym był tylko trzy miesiące. Hmm. Ja tego nigdy nie zauważyłem. Potem 40 lat na dworze faraona uczył się tego, co to znaczy właśnie być księciem. Czyli to pytanie, które usłyszał Chris Waloton, no i ja też, nie? że ja myślałem, że to taki pstryk, powiem, Marcin, jak nie synem Boga i fu, wow! A to 40 lat, to Mojżesza trwało. Potem zabił Egipcjanina, czyli musiał uciekać na pustynię też na 40 lat, żeby 40 lat wyprowadzać. Ja mówię Boże, to 120 lat i 3 miesiące. Hmm. To mnie dotyka, że ja chciałem <laughs> drogi na skrót. <laughs> Czyli proces. Proces. Tak, no. Nie to, że będziemy mieli coś instant, nie to, że będzie jak w McDonaldzie, tylko to, żeby do czegoś po prostu też dojść, to potrzebujemy przejść proces. Jak mówiłeś, to od razu mi się aktywniło w sercu. Ja bardzo teraz mam w sercu kwestię małości. Mhm. E, idąc za świętą Tereską, nie wiem, czy tam widziałeś, bo papież wydał teraz też nowy dokument, mhm. który jest mocno poświęcony właśnie Teresce. I Tereska, ona nas prowadzi do małości. I wiesz, ja tak tak widzę w sobie takie światowe myślenie. Papież mówi, że nie mamy być światowi, tylko mamy być święci, czyli nie mamy szukać właśnie tego, co jest wielkie, tylko mamy szukać tego, co jest pokorne. Psalm 131, żeby to nas pociągało. A widzę, że tam gdzie są jakieś liczby, cyferki, statystyki, że to jakby tak jest jakąś taką słodyczą, jest czymś takim, co wiesz, co wciąga, co pociąga i trochę konfrontuje serce i mówię to nie jest najistotniejsze, to nie jest najważniejsze, nie? Tereska mówi mhm. zupełnie coś innego. Tereska miała taką bezczelność świętą w sobie, y, której brakuje kościołowi, bo ona napisała, że w pewnym momencie doszłam do ściany i zrozumiałam, że sama z siebie nic potrafić, y, uczynić nie mogę. I ja mam kolegę, który poszedł do, pan, do panewnik na adorację nocną hmm. i mówi, kurde, i zasnąłem, nie? Mówi, że tak, siedziałem, siedziałem i nagle. Mówi, na, na szczęście były tylko dwie babcie i dwóch bezdomnych, nie? czyli klasyka bezdo gatunku nad wisłą. Ale mówi, tak mi było wstyd, że zasnąłem. Hmm. I nagle czytam u Tereski, jako napisze, że ona od siedmiu lat regularnie zasypia na adoracji. <laughs> jest szansa dla ciebie? Ja mówię, chłopie, ty się katujesz że raz. Po prostu to jest normalne, że po całym tygodniu zasnąłeś. A ona siedem lat regularnie. I ona pisze tak, że ale nie, nie przejmuje się tym, dlatego że myślę, że rodzice kochają dzieci wtedy, kiedy śpią i wtedy, kiedy nie śpią. Tu akurat nie miała racji. Jak śpią, to jeszcze <laughs> Mocniej. No, tak, jeszcze mocniej, ale ma karmy tam kodlizje. No ale to jest właśnie to, właśnie ta małość, nie? że jak ona ma doświadczenie, że zasypia, no bo taka jest. Ona, ale przynajmniej zasnęłam sobie przy Panu Jezusie, wyjaśnia się A my nie jesteśmy w stanie, to znaczy, no, czy ja jestem w stanie się przyznać przed wspólnotą, że poszedłem na adorację i się wynudziłem? Mhm. A ona to pisała właśnie, doszłam do ściany, nic. Ona mówi tak, są schody i ja nawet na pierwszy stopie nie jestem w stanie wejść, na szczęście jest winda, bo ona widziała w Paryżu windę, mm. nie, bo to był taki nowoczesny wynalazek i ona pi pisze, że bogaci ludzie mają w domach windy i mm. ja mogę po prostu Jezu wznieść mnie prosto do ojca na swoich ramionach. Piszą, że moją windą są twoje ramiona. No ale nie dlatego, że po prostu, że, że ma ochotę pojechać, pojeździć sobie windą, tylko, że nie jest w stanie chodzić po schodach. Tak, a zobacz, że papież nawet o tym mówi, który adoruje dziennie zawsze od 19 do 20, że lepiej jest zasypiać przed Jezusem niż przed telewizorem. Wow. Teraz, jak prowadziłem wow. rekolekcję dla wspólnoty, w której kiedyś wzrastałem, to jest odnowa w Duchu Świętym z Gliwic, wspólnota mojej w, moje w a nie to też było, To też było swojego czasu, ale czy to było wzrastanie? Chociaż też pozdrawiam, jeżeli ktokolwiek słucha. I teraz opowiedzieli mi o takim doświadczeniu, gdzie ja totalnie... Zapomniałem, była adoracja całonocna. W ogóle to jest wspólnota, mhm. która jak prowadzi rekolekcje, zawsze w rekolekcje mają adorację całonocną. Czyli jak na przykład masz trzy dni od piątku do niedzieli, to zawsze z piątku na sobotę jest adoracja, gdzie ludzie się po prostu wpisują. Nie? I kiedyś właśnie teraz jak byłem, bo w tym tygodniu to się wydarzało. To wspomnieli takie doświadczenie mnie na tej adracji i Ja wtedy byłem, wiesz, osiemnastolatkiem, jeszcze w ogóle nawet mm -hmm. o seminarium nie myślałem, ale wspomnieli mnie, gdzie jedna po prostu osoba ze wspólnoty podeszła do mnie, bo ja no, spałem przed Panem Jezusem, chrapałem nawet, no i podeszła z taką trochę litością i mówi: wiesz, Cadry, może ty byś się już położył. Nie? I ona zapamiętała to doświadczenie, wiesz, i to zobacz, takie ludzkie. Taka, takie doświadczenie no tego, że, że nie masz już siły, ale widać coś takiego, że to serce rwało, że ch chcesz być, chcesz być, ale no jesteś słaby po prostu. Bo my zapominamy, że Centrum Wszechświata jest ta zamknięta izdebka. Nie? Teraz hmm. niedawno byłem na takim kongresie Alfa Ogólnopolskim wow. i bo mnie bardzo dotyka to doświadczenie waszej wspólnoty czy wspólnoty własność pana w że kiedy jest Alfa, w szczególnie mnie to dotknęło, bo to jest w tym samym miejscu, że na jednym poziomie jest Alfa, nie, budynku, a niżej jest 20 osób, które w tym czasie adorują na święty sakrament. No mm. i pytam się tych organizatorów, wow. czy mają takie doświadczenie modlitwy wstawienniczej, oni, że nie. Mm. Że nie. I to mnie właśnie bardzo dotknęło u nich, że no, kurczę, połowa ludzi, które mogli, mogliby być organizatorami, tam siedzieć przy stolikach, pomagać, że oni w tym czasie jakby modl modlą się wstawienniczo i być może dlatego mają takie owoce. Mm. A kto jest właśnie ważniejszy? Ta osoba, która adoruje, czy ta osoba, która właśnie idzie i prowadzi tą alfę? no, bo tak po ludzku to bym powiedział, że no wiadomo, że jestem taki Wincent Pstrowski, nie, że jak najwięcej, tysiąc procent normy zrobić, że, bo jestem ze Śląska, nie, u nas jak koparka nie stoi przed farą, to znaczy, że to jest fa farosz do luftu, no tak się mówi, nie, ale no Ej, mam coraz większe doświadczenie, że i ci, i ci, i ci, i ci, nie, że, że i Marta, i Maria, chociaż jestem bardziej właśnie taką osobą, która cały czas Zdarzem. coś yy, no, nawet łazarzem nie, ale tutaj to bo jestem bardziej martą, to znaczy w tym znaczeniu, że się krzątam, 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 krzątam mm. takim męczennikiem, a potem mam pretensję, że ludzie <laughs> są jacy są i sobie siedzą przy Panu Jezusie i tak. oni wychodzą rozpromienieni, a ja to jest cały mordowany, spocony, nie? I... Pamiętam takie doświadczenie, jak wyszliśmy z ewangelizacją właśnie w Rybniku i powiem ci, że właśnie to, o czym mówisz... Wiesz, mogę trochę mówić o swoich zdobyczach, bo spotkałem, szedłem w Sutannie, spotkałem się z dużą serdecznością osób. Nie, tak właściwie nie było, nie wiem, no. jakiegoś hejtu, czy czegoś takiego. Podchodziło się, przepraszam, macie chwilkę, nie wiem, czy możemy się za was pomodlić. Powiedzcie, że ludzie byli chętni i nawet ja sobie tak liczyłem, robimy takie statystyki, no cyferki, mhm. lubię cyferki. 12 osób zaprosiło e, pana Jezusa jako pana Izbawiciela. I wiesz, ja naprawdę, ja miałem tak, że się po prostu szczyciłem. Tak, podstawowie. Tak, ale teraz tak sobie myślę o tym, słuchaj, a co było ważniejsze? To, że ja właśnie chodziłem i że oni przyjmowali Jezusa jako Pana Zbawiciela, czy na przykład cały kościół, który w tym czasie trwał na modlitwie. I wiesz, to było piękne, bo była adoracja i ludzie mogli w każdym momencie tych, których spotykaliśmy, zapraszaliśmy ich do kościoła przyjść. Adoracja, później było właśnie uwielbienie też, e, czyli było, można powiedzieć, doświadczenie takiego kościoła żywego. I pamiętam, że jedna osoba, która oddawała życie Jezusowi, jak wchodziłem do kościoła, widziałem ją na kolanach i po Ci zobaczyłem, tak, to jest po prostu piękne, to mnie poruszyło, że jakoś Duch Święty wierzy, że zdobył po prostu jej serce, że poszła za impulsem, że chciała po prostu jeszcze jeszcze więcej, ale myślę sobie, że często te osoby są, są niedoceniane, takie, które właśnie tylko się modlą. U mnie jest diakonia, yy, która, diakonia omadlania się nazywa, nie? I tak mhm. właściwie w tej diakonie jest najwięcej osób, bo wow, dlaczego? Pięknie. Bo można powiedzieć, że a, oni mają jak najmniej do rozwoju, Robienia, nie? Ale jak też do tego wiesz poważnie podchodzi. No to wiesz, czy to nie jest niesamowite bogactwo i to, co wprowadza, yy, tak wiele, ile wprowadzają, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że no nie możemy yy, zapomnieć o Marcie, nie? Więc czy to nie jest czasami tak, że. Tak, bo my, my zawsze przeciwstawiamy te charyzmaty. Ja we mnie jest i Marta, i Mar Maria, jest i wiara i niewiara. Dla mm. mnie jedna z najważniejszych słów, jak jest nam to wierzę, kropka zarać mojemu niedowiarstwu. Mm. Że wierzę i nie wierzę jednocześnie, mm. nie? To siostra mm. Bogna Młynarz kiedyś pięknie powiedziała, bo w Krakowie były takie ewangelizacje na barce, że mm. wypływali tam. Sobie pływali po Wiśle, po Wiśle i rozmawiali, ona mówi: Panowie, że gdybyśmy tak naprawdę wierzyli, to w ogóle ta barka była by nam niepotrzebna, bo byśmy sobie po falach spacerowali. Nie? Amen, amen. No, i to jest na A w tej co zasadzie. A że... w co nie wierzysz? No, dokładnie w to samo. To znaczy, że jestem synem Boga i wierzę w to i przyjmuję to. Tak bardziej deklaratywnie, że, że Bóg po prostu wybrał mnie, że e, jest on zachwycony. No, ale jak i e, jednocześnie w to nie wierzę, nie? Hmm. No bo jak patrzę na swoją gębę w lustrze, to mówię, to jest niemożliwe. Albo moje, na moje zachowanie, albo hmm. jak się na przykład widzę, jak, jak moje dzieci przeze mnie musiały płakać czasami, nie? Hmm. Czyli nie wierzysz wtedy, kiedy doświadczasz słabości. No i tak dlatego mnie to dotyka mała Tereska, która pisała, że ona właściwie nie miała takich, takiego czasu pociechy, takiego pogłaskania, tylko cały czas to była takie... No bardzo surowe, takie, takie jak, jak sztur w, ciem... w seksmisji, że ciemność widzę ciemność. Nie? Że... No to wtedy nie wierzę i z tym się zmagam. no Matka teraz z Kalkuty napisała kiedyś takie zdanie, myśmy to dali w cudzysłowie, że Boże jeśli istniejesz zmiłuj się nade mną. I pamiętam, że zadzwonił do gościa dzielnego ojciec Wojciech Ziółek, jezuita i powiedział a czemu daliście to w cudzysłowie. Ona nie da tego w cudzysłowie jeśli istniejesz, tylko ona tak krzyczała. To było jej doświadczenie, nie właśnie takie pobożne, przylukrowane, mm. tylko... No to ja nie mam takiego doświadczenia, tak mocnego jak ona, czy tak słabego. Ale kiedy jest... Yy... Na przykład yy, to jest bardzo dobre pytanie, no bo w, jestem na mszy mówię, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski kościół. Mm. Teraz czy ja wierzę w kościół i słyszę, co się dzieje w Dąbrowie Górniczej mm. I czy ja dalej wierzę w kościół? I ja kiedyś byłem zapraszany na ostatnią konferencję Alfy bo ostatnia konferencja alfa jest poświęcona Kościołowi. Tak, to I bardzo to często wspomaga. mówiłem jeszcze parę lat temu, że Kościół to jest takie miejsce bezpieczeństwa. Nie? Mm. Taka arka bezpieczeństwa, a teraz już tak nie mówię. Mm. Mówię też, że kocham Kościół, ale mówię, że to jest właśnie miejsce dla słabych, dla grzeszników, wszystko się zmieniło. Mm. A wiesz, mam doświadczenie takie, że ja nie wiem, czy to jest ortodoksyjne czy nie, ale że nawet gdyby w każdej, na każdej plebani w Polsce dokonywałeś takiej orgie, jak w Dąbrowie Górniczej, to Jezus i tak by z kościoła nie zrezygnował. Mm. Bo on tak kocha Kościół, że nawet gdyby to był sam grzech, bo jest tak naprawdę nie tylko, że ten akurat wyszedł, ojciec Jacek Sali napisał, że to bardzo dobrze, że to wyszło na jaw, dlatego że to nie jest tak, że są złe media, które coś. Kiedy kardynał Gulbinowi zmarł, no to okazało się tydzień wcześniej, że on tam miał też problemy, właśnie, że były molestowania i tak dalej, i tak dalej, jakieś takie zarzuty. To ktoś napisał z jakichś tam prawicowych portali, że to media go zabiły, a to nie jest tak. Właśnie mm -hmm. ja dziękuję Bogu za to, że to wyszło na jaw, a pod później zmarł, bo ja wolę płakać z płaczącymi, niż stać na takim mięciutkim dywanie, gdzie są te śmieci pozami pozamiatane. I naprawdę mam takie, takie przekonanie, że gdyby na każdej plebanie były takie orgie, to Jezus i tak by z Kościoła nie zrezygnował, bo on mówi o Ozeaszu, trzeci rozdział, początek, że spróbuj jeszcze raz pokochać kobietę, która pokochała mm -hmm. innego, odeszła. I następne zdanie jest o mnie, o tobie, o każdym, że tak, miłuje Bóg Izraela, choć się do bogów cudzych zwracają. Mm -hmm. Jesteśmy jego oblubienicą pełną grzechu, Aha. ale on po prostu nas wybrał i, i w to wierzę, a jednocześnie no wiesz, jak trwasz w grzechu, no to ciężko ci w to uwierzyć. Tak, w sensie nie usprawiedliwiamy grzechu, no bo to rzeczywiście tutaj nawet nie jesteśmy w stanie tego obronić. My chcemy kościoła, który jest autentyczny. Kościoło, jak to możliwe, jest... że ty mnie kochasz, nie? Że mm. we mnie wierzysz, bo. Ja ciągle nie rozumiem tego mechanizmu Jezusa, który mógłby tak, na przykład do Was do Chwałowic przyjść, uczynić spektakularny cud, mhm. a potem wysłać wspólnotę i powiedzieć: Dobra, widzieliście cud, jaki Bóg jest mocny, co, co potrafi, a teraz przyjdzie wspólnota, żeby zrobić logistykę, właśnie podzielić na grupy, żeby Wam to wytłumaczyć. A On robi odwrotnie, wysyła ludzi. Mhm. Ci się całą drogę kłócą, kto jest ważniejszy. Nie chcą ich przyjąć w chwałowicach, to oni mają jedyną receptę. Panie, żeby spadł ogień, żeby to się swajczyło wszystko, nie? Row, 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 Gladiatorzy. Gladiatorzy. Żeby to wszystko się spłonęło. Czemu Jezus tak robił? Znaczy, przecież oni mu wszystko mogli zepsuć, a jednak właśnie w ten sposób robił. Najpierw wysyła nas, my mu to psujemy, a on potem przychodzi naprawia. Myślę, że tak bardzo Jezus chce, żebyśmy byli właśnie świadomi, właśnie też co on robi i świadomi też tego, czym jest Kościół, nie? Bo tak jak mówisz, jeżeli my byśmy mieli świadomość tego, czym jest Kościół że my jesteśmy Kościołem, to podejrzewam, że te różne rzeczy, patrzymy na to ze smutkiem ja nawet miałem pojęcie złość, nie? Na, na to, co opowiadasz. A po to był hejt, na przykład w szkole? Tym? W szkole właśnie spoko, bo jeszcze właśnie jak z uczniami rozmawiałem, tam oni widzieli jakieś takie różne TikToki poprzerabiane, które były mm -hmm. tam bardzo humorystyczne, ale hejt mnie spotkał taki, że pod TikTokiem, gdzie wrzucam na przykład modlitwę, gdzie opowiadam mm -hmm. o Marcie i Marii, tak właściwie ktoś pisze proszę ktoś Zrobić kolegów z Dąbrowy Górniczej, nie? I tak właściwie wiesz, moja pierwsza reakcja jest taką reakcją złości i niesprawiedliwości. Ja mówię, dlaczego po prostu jestem wrzucany do worka z kimś takim, e, gdzie po prostu ich nie znam i gdzie jest wstydnie, To jest gańba, no, nie? To nawet jest, też e, wiesz, to nie chodziło w nie tym, co Tak, nie? o tą Dąbrowę Górniczą, czy o, o samą orgię, chociaż to są takie grzechy, które ojciec badań mówi, że to są grzechy, które wołają o pomstę do nieba, mm. tylko ta odpowiedź po tym, że to jest atak na kościół. Tak, nie? Tak. To mnie o wiele bardziej rozwaliło, po... naprawdę. I to, nie, bo ja. Ja wiem, te, też Pan Bóg zna moje serce i wie, do czego jestem zdolny. Nie? Mhm. I ja miałem ból i Może złożyć. nie z udziałem męskiej prostytutki, bo mam inne preferencje seksualne. Nie, ja, wiesz, nie usprawiedliwiam Jest się. Nie, 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 nie uczestniczę w orgach, ale mhm. Bóg zna moje serce i, i wprost Jezus mówi, ktokolwiek porządliwie popatrzył na kobietę, już się z nią przespał. Już. Mhm. To znaczy, Że ja nie jestem... nie jestem złodziejem, Jezus mówi, jak to nie jesteś. Przecież. No, to, to, to znaczy, ja wiem, to, czego jestem zdolny, tylko że to najgorsze było właśnie, że to jest atak na Kościół. Hmm. I gdyby tam było przyznanie się, taki płacz. No, hmm. cała Ewangelia polega na tym, że to jest niewierność Izraela, wierność Boga. Niewierność Izraela, wierność Boga, tylko tam jest zawsze skrucha, nie? Niech płaczą kapłani, pańscy między przedsionkiem a ołtarzem u Joela. A tego tutaj zabrakło, nie? Tego płaczu. Mm. Gdyby był ten płacz, to by były jeszcze większe owoce, bo gdzie wzmógł się grzech, tam się jeszcze mocniej łaska rozlewa. Amen, amen. I dla jasności, nie? Bo chodzi o to, że ten ksiądz, który rzeczywiście miał udział w tej dobrowolniczej, no to on właśnie zrzucił na to, że gdyby ktoś z innego zawodu to robił, to nie byłoby takiego hejtu. I tak właściwie właśnie zabrakło mu pokory, zabrakło przyznania się. No. Ja wtedy też miałem taką złość, nawet myślałem, że sam nagram odpowiedź, żeby ludzie jakby też zobaczyli jak my to przeżywamy i patrzymy na to też jako Kościół, jako kapłani że nam jest po prostu wstyd i że on się tutaj zasłania, no nie powinno mieć to miejsca, nie? No właśnie i to jest, tylko nie wiem, czy masz tak, bo ja mam tak, że gdzieś tam, wiesz, w sercu mi zależy na tym, żeby jednak Kościół pokazał taki swój bardzo pozytywny wizerunek, tak. że wiesz, no doświadczamy w Kościele, wiesz, dużo, dużo radości, dużo piękna, doświadczamy tego, a wiem, że jest wiele osób po prostu, są tysiące, setki tysięcy, jak nie miliony osób, które nigdy nie doświadczyły w Kościele dobra i teraz ja bym chciał, żeby oni doświadczyli, nie? I dlatego mi zależy na na tym, żeby pokazywać atrakcyjność Kościoła, a tu, wiesz, każda taka in, kolejna afera, wiesz, jeszcze bardziej po prostu plami ten Kościół. Nie masz no. złości, jak takie sytuacji Mam. Znaczy, bo ja mam dwie odpowiedzi. Po pierwsze, ta złość jest o wiele mniejsza, bo ja bardzo często jeżdżę po Polsce i ja widzę właśnie, że jak grzyby po deszczu wracają małe wspólnoty. I hmm. tego nie ma w mediach. Okej. Okay. Nie ma, po prostu wszędzie, nie? W zamościu, w hełmie. I to wiesz, yy, jedziesz do Zamościa i się okazuje, że tam jest wspólnota, która jest kilkaset osób, która wow. wynajmuje wielką halę i tak dalej, i tak dalej. Gdzie o tym przeczytasz, nie? Mm, Nigdzie. Mm. Teraz to słyszę pierwszy, właśnie pierwszy o cudach. W ile, ile do was osób jedzie na rekolekcję? 400. Idzie? No, 400, 400 osób na rekolekcję. Nawet mieliśmy tak, że wiesz, musieliśmy no. piętro dodatkowe jeszcze brać i dlatego mamy Góry Świętej Anny, żeby pomieścić w ogóle te wszystkie osoby, nie? No ale rzeczywiście, no o tym gdzieś tam nie będziemy trąbili na lewo i A propos i prawo. Anabergu, to mu... Znajomy ksiądz tam podszedł do kiosku ruchu. I mówi, dzień dobry, czy jest gazeta polska, a babka? Tu wszystkie gazety są polskie. <laughs> no, ale właśnie tego nie ma w mediach. Mm. Ale ja to rozumiem, znaczy, bo, bo najgorsze w mediach jest to, że zło się dobrze sprzedaje. Tak. Nie? Że Szukliwe. jak napiszesz, że Robert Lewandowski wziął dzieci do ogrodu batalionicznego w Barcelonie, to tego będziesz miał 3-4 lajki. Mm. Nikt. Mm. Ale że klęska, igi świątek, porażka, mm. nie? że fatalne dzisiaj to było rano fatalne informacje w sprawie zdrowia Lewandowskiego, bo my to nagrawamy w chwili kiedy on tam jest kontuzjowany i nie wiadomo jak długo pogra no to to masz od razu 2000 elwiesz bo to zło Hmm. A jak nakręcić dobry film o babci, która podlewa pelargonie? No właśnie. Na, na polega życie. Wstaje rano, nakarmi kota, podlewa pelargonie. No bo ty pracujesz w mediach. No i co, masz jakieś taki know-how? W sensie wiesz jak to zrobić, żeby z tymi pozytywnymi rzeczami, które można powiedzieć, takie jakoś słabiej się sprzedaje niż jakieś sensacje? Masz jakiś taki pomysł, żeby z tym jakoś trafić i chwycić ludzi? Znaczy ja mam doświadczenie, że Bóg zaskakuje nas świadectwami ludzi. Za których byśmy pięciu groszy nie dali. No, mm. Może dlatego, że moją pierwszą Bo. taką przygodą dziennikarską to yy, była ta książka radykalni. Kurczę, no jeden facet zakładał klub gnozji Stomek budzyński dla śmietanki okultystów. Yoga, rejki, silwa, mm. biała magia, czarna magia, nie. Profesor Prokopi Prokopiu pisał o, o płycie Armiz do sperła poezji gnostyckiej i nagle taki człowiek opowiadał różańcy o Maryi, mm. drugi narkoman, trzeci syn Ormowca, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Nie? I że takie osoby też chcą opowiedzieć o Panu Bogu. I pamiętam, że tylko świat o to nie pyta. Nie? Bo świat cię pyta o takie właśnie skandale, o jakieś o pieniądze. Ja pamiętam jak Mumio, ta ekipa z Mumio, czyli Jacek Borusiński, i Jadzia, i Darek Basińscy chcieli, bo oni bardzo mocno są zakorzenieni w kościele. Nie? To są katolicy. I chcieli kiedyś naprawdę tak już w mediach opowiedzieć o tym, i rozmawiali z jednym z bardzo znanych dziennikarzy, który zadał im pytanie, jak wyglądają nogi Pana Boga. I oni już chcieli opowiedzieć, a jemu chodziło o to, w jaki sposób oni się stali milionerami. Mm. I, I potem z nimi rozmawiałem i oni mówią, już tak naprawdę chcieliśmy powiedzieć, że Bóg żyje, że znaleźliśmy Go w kościele katolickim, że tu jesteśmy na mszy, tu jest taka liturgia, tu nasze dzieci się modlą z nami. A go interesowało tylko właśnie, ile zarobiliście na reklamach wtedy, jakiejś tam sieci komórkowej, mm. nie? No. I teraz ja, ja trochę zastanawiam się, wiesz, bo to wiadomo, że my chcemy mówić o Jezusie, chcemy mówić o czystej Ewangelii, wręcz chcemy żyć, pokazywać to, ale tak się zastanawiam, e, no bo widzimy, jak na przykład działają media, że zło jest krzykliwe, nie? I coś jest sensacyjnego, ale ja zastanawiam się, czy to można, wiesz, pozytywnie jakby wydobyć. Zobacz, że kiedyś e, przy okazji tam moich różnych nagrań tiktokowych mm -hmm. e, w mediach po prostu pojawił się nagłówek ksiądz zrobił to z uczennicami na lekcji religii, nie? Więc wiesz, jaki to miał clickbait? No. Naprawdę, bardzo bardzo mocny, gdzie tak właściwie ktoś wchodził i artykuł był dosyć pozytywnie opisany, że fajnie, że lekcje religii są po prostu jakieś tam twórcze, że też pojawia się na przykład jakieś nagranie, jakiś tutaj taniec, że coś, yy, jakieś shorty, no i wiesz, i pozytywnie, ale clickbait był taki jakby, jakby tutaj zapowiadały się na sensacji i zastanawiam się, czy my możemy też na przykład tak chwytać, czy to jest to okej okay, według ciebie, jakby tak yy, na przykład właśnie, no złapałem Pana Boga za nogi, nie, czy czy Bóg yy, błogosławi, yy, daje miliony, w sensie się, wiesz, chodzi o to, żeby tak chwycić ludzi, bo jak będziemy pisali często o relacji z Jezusem, to zainteresuje to te osoby, które są w tej relacji i które chcą głębiej, ale ja ciągle zastanawiam się nad tymi, którzy są tacy, wiesz, letni. Tacy, no. y, którzy przeczytają pięć newsów i jakby będą czytali właśnie coś tam takiego bardziej sensacyjnego, a fajnie, żeby po prostu dać im dobrą karmę. Znaczy, jak to nie jest jakaś obsena tam poniżej jakiejś granicy takiej przyzwoitości, to według nie można spokojnie, nie? Ja, ja mam też takie doświadczenie, że. Znaczy, bo tytu, jestem dziennikarzem i to jest takie, że po prostu tytuł i lit, czyli te rzeczy na początku muszą być najmocniejsze. Bo, tak. bo właśnie były kiedyś takie badania czytelnictwa i one bardzo... Yy, to jest taki zimny prysznic dla młodych dziennikarzy, bo czasami niektórzy chcą na końcu, wie, że jest taka opowieść i na końcu tak dowalisz albo dasz puentę. Tylko się okazuje, okazuje tak, że tytuł czyta 95% osób, lit, czyli te pierwsze zdania tekstu, takie wytłuszczone, czyta 75%. A do końca tekstu dochodzi od 15% do 5%. Czyli What? właśnie a propos tego, o czym mówisz. Mm. Że my możemy taką najmocniejszą informację zdradzić na samym końcu, tylko to przeczyta 5%. Mm. I musisz na początku już dać właśnie coś takiego najmocniejszego. No okay. tak działają niestety media i, i dlatego te mm. media katolickie są takie biedne, bo one e, w tym znaczeniu, że one nie chcą już pisać o skandalach. Mm. Bo problemem jest to, myśmy całą drogę dzisiaj o tym rozmawiali, jak jechaliśmy tutaj na podcast. Że Kościół cały czas odbija piłeczkę, to znaczy, ten świat coś robi, a my teraz komentujemy. Tak, musimy się ciągle bronić po prostu. Nie? I to jest tak strasznie już męczące, tak jak za wszystko po prostu musimy teraz u wszystko usprawiedliwiać, wszystko wyjaśniać. I ja mówię, ja już mam po prostu pas na to. Tak, nie? dlatego ten twój podcast jest o tyle fajny, że ty właśnie że, że my powinniśmy yy, dokonywać jakichś tam wyborów, robić jakiś mm. ruch i niech świat nas komentuje. Amen. Niech oni nas komentują, a nie my ciągle komentujemy świat, bo bo do tej pory tak było przynajmniej przez wieki, nie? że to Kościół szedł przez cmentarze świata i mówił Jezus żyje, mm. że śmierć nie jest ostatnim słowem, mm. i ty mogłeś to wyśmiać, mogłeś nie wyśmiać, ale komentowano to, co mówił Kościół Ewangelię. Mm. A teraz my cały czas komentujemy to, co, robi, co mówi świat. Mm. I tego jest tak dużo, że w sumie my się stajemy jak takie dziadki z mapet show, nie? Tylko... i Kto mocniej dowali, Nie kto ma mocniejszą ripostę. No i to straszne. No tak. I tak media katolickie działają, kto komu mocniej dowali, to niedawno się skończyła kampania wyborcza, to, to było widać. A to w ogóle nie jest Kościół. Przecież Jezus mm. w ogóle się takimi rzeczami nie zajmował. Miałem właśnie taką refleksję, chyba nawet dzisiaj, nie? Tak sobie pomyślałem, dlaczego jakby jesteśmy strasznie mocno podzieleni. Teraz, kiedy wchodzę no. na przykład na tam różne media, no to wiesz, dużo jest o, o wyborach, o wynikach tych wyborów i widzę, ile po prostu jest jadu po prostu w ludziach, nie? I tak sobie myśl, mówię i usłyszałem od jednej osoby, która pracuje też w pewnym miejscu, że tam nie rozmawiali o tym, na kogo głosowali. Czemu? Żeby tam po prostu atmosfera była taka, wiesz, taka czysta, taka świetna. I trochę powiem ci, że to zrozumiałem, bo my sobie naprawdę skaczemy do gardeł, nie? Naprawdę, wiesz, człowiek człowiekowi no. staje się po prostu wilkiem i, i dlaczego, nie? Ja jakby nie chcę budować takiej kultury. Ja chcę budować kulturę królestwa, czyli mm, no, z szacunkiem, z tolerancją podchodzi do drugiej osoby i szukać tego, co naprawdę nas łączy. Przecież jak tak teraz mam lekcję też katechezy i akurat mm, ostatni miałem temat, czy ateista może być zbawiony, nie? I patrzymy na Jezusa i Jezus z poganami, on naprawdę rozmawiał bardzo dobrze. On, wiesz, on, on miał się dobrze do... czuł wśród grzeszników, a jego przeżywali mógł... religijni tak, ludzie. Tym no. religijnym on mówił, że po prostu nie mają wiary, a tym właśnie poganem mówił jeszcze takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Nie? I jak... To jest ciekawe. Zobacz, to jak to myśmy odwrócili tak. właśnie akcenty, bo my często właśnie tymi słowami Jezusa atakujemy e, osoby z zewnątrz, poza hmm. kościoła, a on właśnie się bardzo dobrze e, czuł wśród grzeszników, a no religijni go ukrzyżowali, to oni cały czas mówili, złamałeś szabat, złamałeś takie przekazanie, złamałeś nam to. A prawo tego, tego podziału, o czym mówisz, to no, ta pandemia spowodowała to, że wspólnoty się spotykały online. nie Bardzo długo w naszej decyzji to trwało, bo były takie jakieś prykazy odgórne, że na przykład w Bielsku już się spotykali w kościele, tam w maseczkach był odstęp, ale już mogli, a my jeszcze nie. No i w końcu tak stwierdziliśmy, że pod, nie wiem, to półtorej roku trwało, już ludzie mieli dość, bo ile możesz przed komórką uwielbiać Pana Boga, hmm. nie? W końcu robimy gryla integracyjnego, nie? W skansenie wynajęliśmy jakieś tam polane, w ogóle grill, wszystko. I ja podchodzę i pierwsze pytanie, są dwie grupki, jeden do drugiego mówi ty, a ty jesteś zaszczepiony? A ten drugi tak, ale zaszczepiony Jezusem, bo przecież wiesz, to nie jest prawdziwa pandemia. A ja mówię, koniec! Koniec! Przecież wy się tu pozabijacie, Jasne. nie? Że, a propos tego, że tego zakładu pracy, że nie rozmawiali o wynikach hmm. wyborów, kto na kogo głosuje. Hmm. No naprawdę, wystarczy, jesteś zaszczepiony, nie jesteś. I od razu po prostu, wiesz, zawsze znajdziesz coś, co, co cię podzieli. Strasznie trudne jest budowanie mostów. To jest o wiele trudniejsze, bo to, to, co ksiądz Tischner mówi, może masz i rację, ale jak jest tego dobro? Mm. Jak jest tego dobro, nie? I co z tego, że teraz się podzielimy we wspólnotach, że ci przyjmują komunię tak, ci tak, ci są zaszczepionkami, ci przeciwko. To bardzo łatwo zrobić, a zbudować razem coś... Dlatego jest taki hejt na ekumenizm, bo ludzie nie mogą zrozumieć, jak się mogłem modlić z heretykiem. Mogę. Mm. Bo to nie jest heretyk, tylko brat. Mm. To jest brat. I zobacz w tym wszystkim Jezusa, bo patrzę na Niego, tu nie można rozmawiać z kobietami. Jezus podchodzi, rozmawia z kobietami, nie? Nie można dotykać trendowatych, Jezus podchodzi, On jakby łamie też te schematy, nie? Tak. On był naprawdę po prostu budującym mosty. On, on naprawdę znajdował drogę do drugiego człowieka. I myślę, że właśnie o tym tak powiem Ci, że marzę w Kościele, żebyśmy jako Kościół właśnie już przestali tylko po prostu wiadomo, że jest apologia, że musimy obronić, ale ja bardzo mocno mam słowo Piotra, bądźcie gotowi do uzasadnienia nadziei, która w was jest, czyli kiedy ktoś mnie pyta o coś, ja jestem gotowy uzasadnić to zawsze, ale nie chcę po prostu już wyciągać wiesz, tasaków, noży i po prostu iść i robić tutaj derby śląska, nie, tylko chcę, tak. chcę naprawdę powiedzieć ci, dlaczego ja tak żyję i chcę, uwaga, przez moje życie budzić w ludziach pytanie, żeby oni zastanowili się, nie, że my między sobą jesteśmy tak podzieleni, a ty po prostu jesteś jakiś taki, tym inny. ty w to nie wchodzisz. Niekiedy są sporo polityków uczniowie też mi pytali w liceum o ksiądz, na kogo głosował, nie? I ja mówię jakoś tak mądrze po prostu tutaj odpowiedziałem, żeby, żeby właśnie nie budzić... To zobacz jaki szóstak, nie? Szóstak raz w tym Q&A, czyli w tych takich bardzo prywatnych rozmowach, mm. nie ekskatedra, że tak, tak powiem, tak, tak. przyznał się na kogo głosował i to był hejt. Tak. Nie to, że robi Tauron Arena, nie? Że musi tam miliony zapłacić, żeby wynająć wielkie hale, na które w dzisiejszych czasach przychodzi 20 tysięcy ludzi. Mm. I bo gdyby ktoś, ktoś, ktoś spytał się, ile osób przyjdzie na szóstaka do, do spotka, a oni nie przyszli na szóstkę, tylko żeby się modlić. Tylko tak w cudzysłowie. No to ja bym powiedział: no, ja tak patrzę na realia, górny śląs, 2-3 tysiące, 10 tysięcy ludzi. Hmm. Przyszło się modlić i wtedy ten kasjer powiedział: sprzedajecie się tutaj, Dud! szybciej niż metalika". <grym> tak, a ja też były Ale wiesz, co, no, bo to jest. Bo Jezus. Ja niektórzy mówią tak, że dobrze, że. Nie, że ja bym wolał żyć 2000 lat temu, bo wtedy zobaczyłbym Jezusa i na pewno bym za Nim poszedł. A ja dziękuję Bogu, że się urodziłem w XX wieku, bo ja myślę, że nie poszedłbym za Jezusem a propos tego tabu, które łamał. No, to, bo to jest tak, faktycznie to, co ty mówisz. Nie można dotykać kobiet. Nie można rozmawiać z kobietami. Nie można dotykać kobiet, która cierpi na upływ krwi, nawet jeśli to jest zwykła miesiączka. A jak jest kobieta, która już tyle lat cierpi, to nawet nie możesz siąść na tym. Jeśli ona by siedziała na tej kanapie, to ty już nie masz prawa na niej usiąść. Nie możesz pić z kubka... Od, Wiecie, jeśli ona by wypiła z tej szklanki, ja nie mogę dotykać tego kubka. I w jaki sposób zostaje uzdrowiona? Przez dotyk. Mm. Jezus nie może dotykać zmarłych jako Żyd, bo zaciąga na siebie nieczystość. Dotknął zwłok, nie? Córki Jaira, dziewczynko wstań. Mm. Ja też myślę, żebym go odrzucił. Mm. Bo jak, jako Żyd, który siedzi z, z paragrafami mówi, nie wolno, nie no. możesz, nie można łuskać kosów, nie można tego, nie można tam tego... A Jezus nie tyle śmiał im się w twarz, ale on tak łamał to wszystko w sobie, był taki wolny w tym wszystkim, nie? Tak. I wyobraź sobie, że my dochodzimy do takich absurdów, że nagrałem wczoraj TikToka i trochę później dostałem takie napomnienie od jednej osoby, bo wiesz, nagrałem tam był układ jakiś mhm. taki taneczny, no więc po prostu. Widziałem było... przed szkołą, nie? Tak. Gdzieś, przed szkołą no. było trzech chłopa, ja byłem po prostu po środku, no i zatęczyliśmy po prostu makarenę, nie? I dziewczyny po prostu trzymały mhm. też rękę tu na barku, to był taki układ, że się akurat oplotły o nogi, no i wiesz już od razu, że mi jako księdzu po prostu nie wypada, nie? I oczywiście no. biorę to pod uwagę, ale jakby dochodzimy do takich absurdów, że tak jakby teraz jest taka nagonka i teraz co, z YouTube'em e, też z tymi twórcami różnymi, że jakby jest taki schiz, po prostu schiz, że teraz jak tylko, nie wiem, kogoś dotkniesz, to już jest afera, nie? To biskup Edward Dajczak zrobił coś genialnego w Skrzatuszu, kiedy właśnie tam było cały czas zły dotyk, zły dotyk, boli mm. przez całe życie i to jest prawda, nie? Ja też jestem za tym, żeby o tym mówić, nie? O tych grzechach. A on miał spotkanie w Skrzatuszu, było 10 tysięcy młodych no, czy prawie 10. I on w jednej ręce miał monstrancję i powiedziała, teraz będę szedł do was z monstrancją, a drugą ręką będę was przytulał. Wow. Jaki popło... Wow. Boże, wiesz, ksiądz, który przytula młodych. Mm, mm. A on mówi, bo ja chcę, żebyście zobaczyli, że, no, że dotyk jest mm. bardzo empatyczny, bardzo dobre y, doświadczenie. Po prostu to, że niektórzy to psują. Mm. To, że przed Bramą Floriańską w Krakowie wiszą takie bohomazy podpisane Słoneczniki Van Gogha to wcale nie znaczy o tym, że nie ma oryginału, przed którym się zachwycasz. Mm. To, że demon w czasie egzorcyzmów coś tam stara się naśladować dar języków po swojemu, nie. To wcale nie znaczy, że dar języków nie jest piękny, a my się skupiamy na tych podróbkach właśnie, tak, na tym złym tak. dotyku, na tym złym, na tych skandalach i potem mówimy cały kościół jest taki. Ja to nie jest prawda. I to znowu naleciało się po prostu ze świata, nie? Znowu jakby i zobacz, bo dotyk jest dotyk jest piękny. Mhm. Dotyk to jest to jest bliskość, nie? To jest to naprawdę wyrażasz taką bardzo dużą serdeczność i teraz zobacz, że mam uderzenie w to. Jest, nagrałem kiedyś taki, taki duet właśnie ze świętej pamięci księdzem Kaczkowskim, który mówił o przytulaniu, żeby żeby się po prostu przytulać, że to jest bardzo po prostu dobre I, i rzeczywiście tak jest. A kiedyś, nie wiem, czy uczestniczyłeś w takiej modlitwie, jest taka modlitwa o ojcostwie i hmm. to jest taka modlitwa, gdzie jest właśnie mowa o Bogu Ojcu. I Szósta tam, się nawrócił dzięki temu. Jest tam taka dynamika, że podchodzisz y, do księdza, do kapłana, do kapłana mhm. i po prostu możesz też się przytulić i powiem ci, że bardzo wiele osób po prostu bardzo mocno to przeżywa, bardzo mocno to przeżywanie y, Jest to niesamowite spotkanie z taką czułością i z takim dotykiem też Boga Ojca. I ja pamiętam, wiesz, kiedy jako osiemnastolatek, kiedy jako osiemnastolatek była modlitwa nade mną o doświadczenie miłości Boga Ojca, modlił się nade mną ksiądz, to on mnie po prostu przytulił. Wiesz, i dla mnie to było po prostu bardzo ważne, bo ja też mogłem jakby cieleśnie też tego doświadczyć. Mhm. I zobacz, i to było zdrowe, i to było y, właściwe, ale pomogło mi to y, przyjąć i doświadczyć tej bliskości samego Boga Ojca, nie? Więc my mamy takie piękne rzeczy, y, a to niestety, wiesz, przez te błędy, które oczywiście muszą być y, wyciągane i muszą za to ponosić konsekwencje, ale nie możemy przy tym jakby widzieć całego dobra, które no. przy tym jest, nie? Czyli żeby żebyśmy byli po prostu w tym zdrowi, nie? No ja pamiętam, byłem raz na Ukrainie i e, spotkałem księdza, który dla sierot wojennych e, urządził się rocinie i też miał takie, wiesz, wziął sobie te dzieciaki na kolana, bawi mm -hmm. się z nimi. I fotoreporter, z byłem, mówi, w życiu bym mu takiego zdjęcia nie zrobił. Ja mówię, ale czemu? Mm. Że co obarcz, co się stało, nie? Że po prostu facet, kurde, robi wszystko, żeby uratować te sieroty wojenne, robi dla nich sierociniec. To, co było jeszcze normalne za księdza Bosko, za świętego Franciszka, nie? czy mm. wcześniej, to nagle się okazuje po prostu... Tak. Nauczyciele mi mówią, kiedyś miałem taką konferencję dla nauczycieli, że teraz jak jest, jak odpytujesz ucznia, to nie możesz być z nim sam na sam w klasie, mm. bo jest z góry, nie? Taki, taki domysł, że ty chcesz mu zrobić krzywdę, hmm. to jest dramat. A teraz to jest za... dramat, a ilu jest pedofili wśród nauczycieli? Tak. Niewielu. I wyobraź sobie sytuację, myślisz, że nie spowiadałem w szkole? No jasne, że spowiadałem, bo po prostu zdarzyły się takie, mm -hmm. bo przyszła na przykład osoba i rzeczywiście podzieliła się, mówi, proszę księdza, ja cały czas po prostu na religii zbieram je na płacz. W Sensie, mhm. kiedy wiesz, mówi się o, o Bogu, coś w niej się po prostu otwierało, porozmawialiśmy mhm. i nagle rzeczywiście ona e, podzieliła się tym, że coś tam po prostu trudnego przeżyła. Ja mówię, czy chciałabyś to zostawić Bogu po prostu w spowiedzi, nie? Ona, że tak, nie? No i oczywiście wiesz, tutaj ławka, ja siedziałem tam, gdzie nauczyciel, ona siedziała tam, no ale oczywiście musiałem zamknąć drzwi, no, bo to była spowiedź, nie? Mhm. I teraz wiesz, dochodzimy do takich absurdów, że my byśmy nie mogli też tego zrobić. A ja mówię, no kurcze, nie? No bądźmy w tym wszystkim tacy, tacy naturalni i zdrowi, nie? Przecież, no to. To też chodzi i dobro się wydarzyło i rzeczywiście no, wyszła, yy, wyszła dziewczyna po prostu rozgrzyszona, wyszła z uśmiechem, wyszła po prostu z radością, nie więc jakby, no, to no to dokładnie o tym i nauczyciele mówili, że oni są po prostu postrzegani już z góry jako agresorzy, tak. że ty jesteś po to, żeby zrobić krzywdę temu, nie żeby uratować tego, 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 tego to, te dzieciaki, nie? No to, to są takie straszne czasy. Dlatego lepiej nie skupiać się na tych yy... Strasznie łatwo skupić się na tym, co jest brudne, nie? To mhm. też wiele razy o tym mówiłem, że na, jak namalujesz na białej ścianie pięć kropek i spytasz tak, się, co widzisz, to tak. wszyscy powiedzą pięć dokładnie, małych czerwonych kropek, a nie widzisz gigantycznej białej ściany. Mhm. No i to jest powiesz o kościele, bo... No sam widzisz, po prostu też jeździsz co chwila, ile tych wspólnot jest, nie? ile hmm. ludzi codziennie czyta Słowo Boże. Hmm. Jak oni są hojni, ja pojechałem do wspólnoty Miasto na Górze i wychodzi facet z diakonii charytatywnej mówi, zbieramy tutaj buty, nie? czy na buty dla bezdomnych hmm. i oni są tacy hojni, że ja po prostu bo jestem zawstydzony tym. Pytam się, ile pieniędzy płacicie za wynajmowanie sali w, w Zamościu i słyszę jakieś takie gigantyczne kwoty i... Hmm. Hmm. Pasz, kursy alfa, no gdyby nawet przeliczyć to, że w restauracji taki kurs kosztuje... Jedna kolacja z 2-3 tysiące, nie? A to z 10, 10 kolacji. Ile te wspólnoty robią takich kursów tak, ja słuchaj, i, i, i o tym nie przeczytasz. Doskonale, doskonale, doskonale to rozumiem. I powiem ci, że nawet po prostu jakoś tak to się wydarza, że później te pieniądze wracają jeszcze z nawiązką. To jest niesamowite. U nas, jak tak mówisz, we wspólnocie była taka sytuacja, że no, osoby ze wspólnoty kupiły węgiel, no i wiesz, oszukali ich z tym węglem, nie? To znaczy, że jak o, to nie dostarczyli. Tak, I to, to chyba był koszt, nie wiem, 7 tysięcy, jak się po prostu nie mylę. nie? No i e, zrobiliśmy zbiórkę we wspólnocie taką anonimową, że oni nawet po prostu nie wiedzieli. I ja później wchodzę na konto yy, i wiesz, ile było? było 7 tysięcy chyba sto, nie? Akurat dokładnie tyle, ile oni potrzebowali, więc automatycznie można było po prostu im y, te pieniądze dać. Tylko i... A widzisz, my nie potrafimy przyjmować, bo ja mam bardzo podobną historię, to znaczy wspólnota zebrała się, żeby pomóc pewnej rodzinie i oni powiedzieli, ale nie, nie, się, jesteśmy upokorzeni, nie potrafimy tego przyjąć. Hmm. Ja mówię, kurde, czyli jest tak, gdybyś szedł i znalazł te pieniądze na, na trawniku, to byłby cud. Hmm. A on tak, to byłby cud, nie? A to, że się w Wspólnota, ja mówię, to jest jeszcze większy cud, mu tłumaczę mm. temu chłopakowi, to jest mm. jeszcze większy cud, że ludzie chcą po prostu tak Was kochają, że wyciągają portfele i chcemy właśnie Ci pobłogosławić. Mm. I on mówi do mnie dzięki. Dzięki, mm. bo to jest na tej zasadzie, wiesz, że jak znajdziesz na trawie, to jest cud, to jest od Pana mm. Boga, a od wspólnoty, bo my nie potrafimy przyjmować, bo zobacz, od dziecka jesteśmy po prostu, jak jedziesz do szkoły. To co co mieszko? Kredyty, chwilówki, pożyczki. Kredyty, chwilówki pożyczki. I oni, Kursy Alfa polegają na tym, że, że to jest wszystko za darmo, ale ci ludzie do końca czekają, że wyjdzie koleś jakiś powie, tak naprawdę chodzi o gargi amaliowane, nie hmm. w tańszej cenie. Hmm. Że tam coś jest małym druczkiem. I zawsze pytanie na każdej alfi, ale kto za to płaci? Hmm. Kto hmm. za to płaci? No, wspólnota to po prostu niech się pan czuje gościem, niech się pani hmm. czuje gościem. Ale tak mi trochę głupio. Mm. No to jak pani chce, to może się pani dołożyć, ale tam jest taka wolność w tej arfie. Tak, tak. nie jesteśmy nauczeni bezinteresowności. No. Zobacz, to jest właśnie piękne. I teraz co akcentujemy, bo ja mogę zaakcentować, że ktoś oszukał ich na węgiel, ale mogę zaakcentować to, że zrobiliśmy po prostu zbiórkę. I właśnie i powiedzieć, że że to jest to. Czyli nie patrzę na to, co nas dzieli, tylko patrzę na to, co nas buduje, patrzę na to, co nas po prostu łączy, i nagle po prostu, wiesz, możesz dogadać się z osobami z innego wyznania i naprawdę czuć się z nimi po przyjacielsku. Przepraszam. Ja no, przepraszam, dzwoni, ja tak dzwoni do no, mnie wiesz no. e... Pastor i się pyta, jak tam po prostu, jak się masz, nie? A ja mówię, no, że po prostu dobrze, jak w ogóle Twoją nogę i w ogóle bardzo dziękuję za wszystko, co robisz w internecie. Naprawdę ojciec się Tobą cieszy. Bóg, ojciec się Tobą cieszy. I wiesz, ja w ogóle szok, że dostaję taki telefon i naprawdę serdeczność. Mamy też bardzo fajną po prostu więź. I to jest to, to jest, to jest no. jedność, chłopie. No, bo mi się przypomniała historia, <laughs> którą słyszałem trzy dni wcześniej, trzy dni temu właśnie na tym ten, na ten kongresie Alfa, <laughs> że ksiądz jest msza dla dzieci w Gdańsku, mnóstwo dzieciaków, nie? Wiesz, Kościół Pęka w Szwadzie, i ksiądz mówi, kto chce mój zegarek, nie? No i tak trochę zgupieli, bo tak. A on mówi, nie, no kto naprawdę chce zegarek? No i taka dziewczynka się zgłosiła i on mówi, masz, nie? No i wiesz, tam się wszyscy pośmiali, tak ty, ty, cisza się zrobiła i kończy się msza i ta dziewczynka wchodzi do zakresu i mówi, to ja chcę z księdzu z oddać zegarek. A on mówi, nie, ja ci go dałem. Hmm. Właśnie, bo to jest to, że my, jesteśmy, że my nie jesteśmy nauczeni do tego, że jak ty nie jesteś w stanie przyjąć zegarka, to przyjmie, że Bóg zbawił cię za darmo, po prostu. Kiedyś rozdałem pieniądze, wiesz, w sensie była, mm -hmm. tak zrobiłem taką co Fajnie, że przyjechałem na podcast. <laughs> Kto ja chce? ci podam numer konta. To... <laughs> Kto chce stówkę, nie? Kto, no. kto chce stówkę, i tam wiesz. I w ogóle i nikt cię nie zgłasza w kościele, nie? W pewnym momencie ktoś się po prostu zgłosił, no i tak po prostu dałem stówkę, wiesz oczywiście jak to, po prostu dostajesz stówkę za darmo, no i później ja naprawdę i powiedziałem sobie, żeby ta osoba kupiła sobie. To, co tylko chce nie, za tą kwotę, no ale niestety to wróciło. Widziałem, że później, wiesz, w kolekcie. I jakby mamy taki. No problem właśnie, z bo to jest taki ta, ta w zakresie, że chce się oddać zegarek, że świetny, bo faj, bardzo fajne było to kazanie. Nie, że wszyscy, wow, takie wszystkich dotknęło, bo to obrazowo mówi: nie. Właśnie, że to nie była głęboka, głęboka metafora. Co myśmy z tym kościołem zrobili? Nie, że Jezus tak naprawdę właśnie nie uzdrawiał, tylko to mm. by było takie uśmiechanie się do ludzi na ulicy, to podnoszenie ich na duchu. Mm. Uzdrawiał, fizycznie uzdrawiał. Tak jest. Że, co zrobiliśmy Że Jezus płakał, wzruszył się głęboko, to znaczy, że widział tak. krzyk Marty i Marii, rozpłakał się nad grobem Łazarza. Mm. Jasne, że być może proroczo widział swój grup i tak dalej i tak dalej możemy do tego y, to widzieć tak na wielu płaszczyznach, ale płakał. A my to tak wszystko zrobiliśmy takie grzeczne, że potem człowiek słyszy, Marcin, nie jesteś zbawiony za darmo, no i się z tym zmagasz i mówi, Boże, ale zobacz, jak ja żyję. Hmm. Mi się <grym> wydaje, że jak Bóg wybierał Izraela, to był taki casting, jak już jest mam talent. I są różne narody, potężne, wielkie, hmm. wiesz, ci wynaleźli pismo, ci wynaleźli matematykę, nie cyfry. Ci... I nagle przychodzi naród i. Które się nazywa walczący z Bogiem. Mhm. Dosłownie Izrael to jest walczący z Bogiem, bo Jakub no walczył z Bogiem. Tak, i Bóg mówi, zmieniam ci imię, już nie będziesz Jakub, czyli oszust, mm. na ten, który mocuje się z Bogiem, walczący mm. z Bogiem. I to nie ramię w ramię z Bogiem, tylko przeciwko, na MMA. Mm. Nie, ręku MMA. I oni mówią, to Bóg mówi, wybieram was. A on, oni mówią, no dobra, ale my, jeśli wyślesz do nas proroków, to nie będziemy ich słuchali. A Bóg mówi, ja wiem o tym, ale i tak. Hmm. Ale my zabijemy niektórych proroków. A Bóg mówi, ale i tak was wybieram. Mm. Ale ostatecznie, wiesz, będzie tak, że ty poślesz do nas swojego syna, my go i tak zabijemy. A Bóg mówi, ja o tym wszystkim wiem, ale i tak was wybieram. Mm. I to jest piękne u Boga. Amen. Ta Amen. bezinteresowność wybiera naród, który się nazywa walczący z Bogiem. Bo Bóg wybiera to, co jest słabe i marne w oczach właśnie tego świata. Marcinu, to dawaj na zakończenie jakieś takie rzeczywiście to, co masz w sercu, jako takie rzeczywiście przesłanie, to czym chciałbyś się tak podzielić, niech to też tak mocno wybrzmi, to bardzo bym cię prosił do tej kamerki. E, taką pokusą czasu depresji czy ciemności, a na przykład często głoszę dla młodych, jeszcze się nie zdarzyło, żeby nie została jakaś osoba po próbie samobójczej, osoba, która się tnie. To jest już zawsze niestety norma. To pokusą takiego czasu jest to, że to się nigdy nie skończy. A ja wam chcę powiedzieć, że, że to się skończy, że tam, ten czas ciemności się skończy i Bóg wie kiedy. I nam się wydaje, że on działa 5 po 12, kiedy jest za późno, tylko on jest ponad czasem. On jest ponad czasem. I zobaczcie, skoro u Mojżesza to wszystko trwało 120 lat i 3 miesiące, to wytrwajcie. Wytrwajcie i czekajcie na jego interwencję. Tylko wołajcie, bo on mówi u Jeremiasza piękne słowa. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. Amen. I był z nami właśnie Marcin Jakimowicz I jeszcze chcemy się kochani właśnie pomodlić, pomodlić za was, chcemy wam pobłogosławić, no żebyśmy właśnie trwali bardzo mocno w Bogu, żebyśmy byli tymi, którzy naprawdę budują mosty. Pomódlmy się o kochani wspólnie. Kochany Ojcze, nie ja jestem przekonany, że ty patrzysz łaskawie na każde swoje dziecko. Patrzysz na każdego łaskawie, że ty nie chcesz po prostu podziałów, ale że ty chcesz po prostu naszego zjednoczenia. I ja wołam właśnie Ojcze, żebyś dotykał tych, którym wkładasz w serce właśnie taką szczególną misję tego, żeby wnosili dobro, żeby jednoczyli też innych. Wołam właśnie od Ojcze, żebyś przychodził, kochany Duchu Święty, rozpalaj też do tego, żebyśmy nie trzymali się tego, co jest krzykliwe, żebyśmy nie trzymali się zła, żebyśmy akcentowali dobro i naprawdę, żebyśmy byli takimi ludźmi dziękczynienia, ludźmi, którzy Widzą ogrom dobra wokół siebie Którzy czynią też to dobro Którzy mają właśnie to dobro w sobie Którzy dostrzegają to dobro właśnie w innych Wołamy o to właśnie kochany Ojcze Niech to się wszystko dokonuje Oddajemy Ci też wszelkie nasze słabości Żeby w tych słabościach Twoja moc się objawiała Bo moc w słabości się doskonali Ilekroć nie domagam Tylekroć jestem mocny Przychodź kochany Jezu Amen Amen. Wołam o to całym sercem. I niech was kochani błogosławił, matni straży, Bóg wszechmogący ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bardzo się cieszę, kochani, że byliście z nami. Był z nami Marcin Jakimowicz. Dzięki bardzo. Jeżeli słuchajcie, możecie też Marcina posłuchać w różnych innych miejscach. Wystarczy chyba na YouTubie wpiszecie Marcin, jaki mówił, to tam też będzie. Polecam też jego książki, audiobooki. Marcin, masz tego trochę sporo, nie? Taki najnowszy. 2,5 kilo kością. <śmum> <śmum> Mam <śmum> najnowsza, najnowsza? <śmum> to książka, jestem wybrany i powiem szczerze, że to, jest, to są spisane konferencje. Pierwszą z tych konferencji powiedziałem u Was kwałowica. Nie! Eee. mnie zaprosili, mi się zrodził taki pomysł, że co chwila słyszę argumenty, że ja się, nadaje, ja się nie nadaje. Ja się nie nadaję ja się nie nadaję I zaproponowałem tytuł: Ja się nie nadaję, czy tam nie nadaje się, ale wydawnictwo stwierdziło, że jest zbyt negatywny a propos naszej <laughs> rozmowy i zmienili na jesteś wybrany, także to jesteś świetnie. wybrany. I kupiłem tą książkę, nawet sprezentowałem, ale jeszcze nie zaglądałem, więc <laughs> wszystko po prostu przed nami. Więc pięknie, kochani. Bardzo też serdecznie was zachęcam. Mamy tutaj studio, chcemy to studio wyposażać. Ruszyliśmy kochani też z Patronite'em i to tak właściwie jest właśnie na czas też tej pracy na studio. Chcemy, żeby to nam dobrze fungowało. Jeżeli uważacie, że wykonujemy też dobrą robotę, no to po prostu zawsze możecie też wesprzeć. Od 5 złotych, aż po po prostu większe kwoty. I bardzo też wszystkim y, patronom bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Y, no i pięknie. Trzymajcie się mocno i pozostańcie z Bogiem! Dobiem.